Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska z wizytą w Katowicach. Wiceministra od kilku miesięcy odwiedza gminy i miasta w całej Polsce, by z ich przedstawicielami rozmawiać o wsparciu finansowym rodziców aktywnych zawodowo. Podczas spotkania w Urzędzie Wojewódzkim mówiła dzisiaj o programach, które pozwolą rodzinom pozbyć się dylematu, czy wychowywać dzieci, czy kontynuować karierę. Fatima Orlińska. Zaledwie kilkanaście gmin w województwie śląskim stanowi tak zwane białe plamy, do których Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce dotrzeć ze swoimi programami wsparcia opieki żłobkowej. Sekretarz stanu w ministerstwie Aleksandra Gajewska rozmawia z samorządowcami, by poznać powody, dla których niektórzy wciąż nie skorzystali z dofinansowań, które możliwe są dzięki środkom z KPO. Przeznaczamy 6,5 miliarda złotych w ramach programu Aktywny Maluch, by stworzyć 102 tysiące nowych miejsc w żłobkach, w klubach dziecięcych i w dziennym opiekunie i bardzo mocno koncentrujemy się na tym, by rozwijać usługi publiczne, by to właśnie jednostki samorządu terytorialnego korzystały z tego programu, dlatego to właśnie dla nich zwiększyliśmy wysokość dofinansowania z 36 tysięcy do 57 tysięcy złotych na stworzenie jednego nowego miejsca. Mamy też program kierowany wyłącznie do tych białych plam, czyli pierwszy dzienny opiekun w gminie. W ramach którego dana gmina może pozyskać nawet 300 tysięcy złotych, by dostosować obiekt lub salę do potrzeb małych dzieci. Wsparcie to zapewnia również 8 tysięcy złotych miesięcznie do końca roku na pokrycie wydatków związanych z ich bieżącym utrzymaniem. Jednocześnie ministra deklaruje, że choć miasta podnoszą ceny za korzystanie ze żłobków miejskich, rodzice w efekcie rządowych dofinansowań będą płacić mniej. W obecnej chwili w województwie śląskim mamy tylko 17 gmin, które są dla nas takimi białymi plamami, czyli takimi miejscami, gdzie obecnie nie ma instytucji, które zajmowałyby się opieką nad najmłodszymi. Myślę, że to jest bardzo dobry wynik, dlatego że to jest 10% gmin, które są na Śląsku. Natomiast dzięki rządowym programom i nowościom w tych rządowych programach liczymy na to, że również te białe plamy zostaną wypełnione i również w tych najmniejszych gminach powstaną takie rozwiązania, dzięki którym rodzice będą mogli korzystać z opieki nad dziećmi. Nowy program Aktywny Rodzic będzie obowiązywał od października. Rodzice dzieci do lat 3 będą mogli ubiegać się o świadczenie aktywnie w żłobku. To kwota 1500 zł i nie więcej niż opłata stała w danej placówce. Rodzice będą mieli do wyboru, z którego programu wsparcia chcą skorzystać. Tak zwane babciowe, czyli aktywni rodzice w pracy, będą mogli otrzymać 1500 zł miesięcznie na czas 24 miesięcy do ukończenia 35 miesiąca życia dziecka.